Ludu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, błogosławię Was jako dowódca wojsk niebieskich. Nasz Król i Pan jest uwielbiony i czczony na wieki wieków. Amen. Ludzkości, przygotujcie się, żałujcie za popełnione zło, wyznajcie swoje grzechy i przygotujcie się do nawrócenia. Jest ono konieczne, ażeby wiara była mocno zbudowana na solidnej podstawie. Zbliżają się chwile skrajnie intensywne. Wstrząsy sejsmiczne zwiększają swoją intensywność. Woda mórz swoimi nieoczekiwanymi i wysokimi falami wywołuje przerażenie w człowieku. Módlcie się sercem. Należycie przygotowani duchowo. Kochajcie i spełniajcie przykazania oraz przystępujcie do sakramentów. Ludu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, nie pozwólcie się zdezorientować. Wytrwajcie na jedynej drodze zbawienia, drodze krzyża, tej, która zawiera w sobie nieskończoną miłość, wiarę, nadzieję i miłość miłosierną. To, co dzieje się temu pokoleniu, to nie przypadek. Jest to dzieło tych, którzy spełniają rozkazy zła, jako przygotowanie tego, czego potrzebują dla całkowitej dominacji nad wszystkimi ludźmi. Zło w przyspieszonym tempie bierze ludzkość w posiadanie, doprowadzając ją do bycia nieczułą i nie do poznania w jej nieposłuszeństwie wobec domu ojcowskiego. Głód opanowuje ludzkość w miarę, jak narody posuwają się naprzód w konfliktach, które pojawiają się nie z przypadku ani z powodu różnic między narodami, lecz zostały wcześniej zaplanowane przez samego demona i jego sługi. Dzieci naszej Królowej i Matki czasów ostatecznych, nieustannie wynagradzajcie w imieniu ludzkości za ciągłe zniewagi wobec tak wzniosłej Królowej i Matki. Módlcie się. Módlcie się za waszych braci, którzy cierpią. Módlcie się. Módlcie się do naszej Królowej i Matki za całą ludzkość. Ludu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, człowiek sądzi, że może mieszać się do Bożych planów i zapomina prędko, że tylko Bóg jest sprawiedliwym sędzią, wszechmocnym i miłosiernym. Przyjmijcie moje błogosławieństwo. Ochraniam was z moimi legionami w służbie Trójcy Przenajświętszej. Święty Michał Archanioł.